Dzień dobry. Zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że penis w czasie podniecenia staje się sztywny? Dzisiaj chciałbym Wam odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli Was interesuje, dlaczego takie problemy w ogóle zajmują lekarzy, to z góry odpowiem, że problemy z erekcją mogą być objawem poważnej choroby. Jak w ogóle rozpoznajemy problemy w tej płaszczyźnie? Istnieje 4-stopniowa skala, do której przyrównujemy twardość prącia. Ciekawostką jest to, że w kulturze masowej utarło się, że im większy jest penis, tym większą satysfakcję osiąga partnerka w czasie pożycia seksualnego. Tymczasem badania dowodzą, że za satysfakcję seksualną w większym stopniu odpowiada twardość niż wielkość. I jak się przedstawia ta 4-stopniowa skala? W pierwszym stopniu, czyli tym najbardziej miękkim, penis w stanie erekcji ma konsystencję niczym pianka cukrowa z amerykańskich filmów, czyli jest większy, ale nie jest bardziej twardy. W drugim stopniu penis jest w twardości mniej więcej obranego banana, czyli jest twardszy, ale nie jest wystarczająco twardy, żeby umożliwić penetrację. Penis w trzecim stadium twardości jest tak twardy jak nieobrany banan, taki, który już jest sprawny, którym można efektywnie uprawiać seks, natomiast najbardziej twardy penis, to znaczy w czwartym stopniu, jest takiej konsystencji jak świeży, nieobrany ogórek. I od czego zależy twardość prącia? Możemy to zrozumieć, analizując budowę penisa oraz fizjologię erekcji. Większa część prącia składa się z ciał jamistych, które równolegle przebiegają przez prawie całą jego długość. W penisie znajduje się oczywiście też cewka moczowa, która jest otoczona tkanką gąbczastą. I zesztywnienie penisa w czasie erekcji jest wynikiem właśnie wypełnienia krwią tych ciał jamistych oraz ciał gąbczastych. Oprócz tego znajdują się tam oczywiście tętnice, żyły oraz nerwy. I do erekcji muszą zostać spełnione jakby 3 czynniki. To znaczy pierwszy to jest hormonalny, drugi to jest nerwowy, a trzeci to jest naczyniowy. Opiszę teraz, jak wygląda cała erekcja. Ściany naczyń są zbudowane z mięśni, także te naczynia, które doprowadzają krew do penisa. I w stanie braku podniecenia seksualnego te konkretne mięśnie są ściśnięte, nie pozwalając krwi na to, żeby dopłynęła do ciał jamistych. W czasie stymulacji seksualnej dochodzi do uwolnienia neurotransmiterów z końcówek nerwów, które powodują taki stan, że naczynia się rozkurczają i krew może napłynąć do ciał jamistych, powiększając je i rozszerzając. Rozszerzające się struktury uciskają to, co jest dookoła, w tym przypadku żyły, a żyły są takim naturalnym odpływem krwi z różnych struktur. To znaczy, że krew gromadzi się w ciałach jamistych, a nie ma jak odpłynąć i zwiększa się ciśnienie, penis staje się sztywny. Jednak penis może nie osiągnąć swoich ostatecznych możliwości, czyli swojej ostatecznej wielkości i twardości z kilku powodów. To znaczy mówiłem wcześniej, że do erekcji konieczne jest spełnienie 3 komponent: naczyniowa, nerwowa i hormonalna. I jeżeli choroba dotknie którąkolwiek z tych komponent, to wynikiem tego będzie to, że penis nie będzie wystarczająco twardy. Na przykład komponenta hormonalna. Warunkiem tego, żeby erekcje były częste oraz skuteczne, jest odpowiednie stężenie testosteronu. I na przykład u sportowców, którzy przyjmują przez długi czas sterydy, może się okazać, że to stężenie testosteronu będzie trochę niższe, dlatego że sterydy są takim swoim rodzajem odpowiedników testosteronu w organizmie, który także zwiększa na przykład masę mięśniową. A jeżeli przyjmujemy z zewnątrz jakieś substancje, na przykład odporniki testosteronu, to znaczy, że nasz organizm sam z siebie będzie go produkował mniej, a każdy narząd nieużywany zanika, czyli nasz organizm przez przyjmowanie sterydów będzie produkował tego testosteronu coraz mniej i mniej. Drugim warunkiem jest komponenta neurologiczna, to znaczy erekcja zaczyna się w mózgu i wszystko, co to może dotknąć mózg, może także spowodować to, że erekcja będzie mniej intensywna. Nasz układ nerwowy możemy podzielić na 2 układy, to znaczy układ współczulny, czyli układ walki, oraz układ przyspółczulny, czyli układ w spoczynku. Za erekcję odpowiada oczywiście układ przywspółczulny, układ w spoczynku, przez co erekcja występuje raczej w momencie braku zagrożenia. Układ współczulny, czyli układ walki, działa antagonistycznie, czyli m.in. hamuje erekcję, dzięki czemu np. w czasie bitwy nie będzie dochodziło, czy będzie rzadziej dochodziło do spontanicznych erekcji. Trzecia komponenta, czyli komponenta naczyniowa, jest chyba najważniejsza, dlatego że zaburzenia spowodowane z jej strony są najczęstszym powodem braku erekcji. Mianowicie krew do tętnica napływa tętnicami i wszystko, co będzie stan tętnic pogarszać, będzie zmniejszało prawdopodobieństwo tego, że krew będzie skutecznie napływać do penisa. Chodzi tutaj oczywiście o miażdżycę, która zwęża światło naczyń krwionośnych. A co za tym idzie? Wszystkie czynniki ryzyka miażdżycy są czynnikami ryzyka impotencji, to znaczy palenie papierosów, niezdrowa dieta, hipercholesterolemia, brak ruchu. Kolejną ciekawostką jest to, że miażdżyca nie robi się jednak w jednym miejscu w organizmie, tylko to jest choroba całego organizmu. To znaczy penis jest akurat takim specyficznym narządem, którego działalność, funkcjonalność możemy sprawdzić bez żadnych specyficznych testów, bez żadnych sprzętów diagnostycznych. Po prostu przez to, że jest erekcja albo nie. Tętnice w penisie są wąskie, to znaczy mają około 2 mm szerokości. Przykładem innych tętnic, które są w naszym organizmie, a które są trochę szersze, są na przykład tętnice wieńcowe, które zaopatrują w krew nasze serce. Jeśli erekcje są rzadkie, to jest to duża szansa, że zostało to spowodowane miażdżycą, która jednak nie wytworzyła się tylko w penisie już zdoła zatkać te naczynia. Ale ta miażdżyca jest też między innymi w sercu. Tylko że naczynia są szersze i jeszcze tam krew trochę przepływa. Ale oznacza to, że to jest już początek choroby wieńcowej, czyli choroby, z której wynika zawał. Zawał jest chorobą, na którą umiera najwięcej ludzi na świecie. Czyli brak erekcji może być tak naprawdę początkiem choroby, na którą być może umrzecie. I jakie są metody leczenia? Podstawą leczenia oraz najskuteczniejszym leczeniem jest oczywiście leczenie przyczynowe. To znaczy, jeżeli chorujemy na miażdżycę, to należy zacząć się ruszać, przestać palić papierosy, zacząć odżywiać się zdrowo. Ponadto istnieje także leczenie objawowe, czyli na przykład tabletki, jak na przykład popularna Viagra. Są też takie sprzęty, jak na przykład aparaty próżniowe, które działają dosyć podobnie jak odkurzacz nałożony na penisa. To znaczy tworzy się próżnia dookoła, zmniejsza się ciśnienie z zewnątrz, przez co krew może łatwiej i skuteczniej dochodzi do penisa. Do tego leki możemy także wstrzykiwać igłą bezpośrednio do ciał jamistych, czy możemy posłużyć się chirurgią i chodzi tutaj na przykład o protezy penisa. Jednak z powodów obyczajowych nie pokażę ich w tym filmie. I to tyle, co chciałbym Wam opowiedzieć na ten temat. Oczywiście tego tematu nie wyczerpałem, bo medycyna jest bardzo szeroka i można o wszystkim rozmawiać bardzo długo. Jeżeli Was interesuje ten temat, to mogę Wam podesłać kilka artykułów, zwróćcie się do mnie w komentarzu pod tym filmem. Jedna z przyczyn zaburzeń erekcji, o których nie wspomniałem, a które są bardzo ważne, to są zaburzenia psychiczne, to znaczy np. depresja oraz inne choroby psychiczne przebiegające z zmniejszoną częstością erekcji. Jest bardzo dobry kanał na YouTubie, który polecam i do którego link możecie znaleźć pod moimi filmami. Także dziękuję Wam za poświęcony czas, do następnego razu, cześć!